Dzień dobry, nazywam się Marieta Żukowska, jestem aktorką. 10 lat temu stałam przed takim samym wyborem jak większość młodych ludzi, jaki kierunek studiów wybrać. Dziś już wiem, że najlepszy to taki, który jest wymarzony. Mam nadzieję, że podczas tego spotkania ze mną pomogę Wam wybrać odpowiednią uczelnię. Uniwersytet Jagielloński to 15 wydziałów, ponad 40 tysięcy studentów i ponad 3 tysiące nauczycieli akademickich. Niekonwencjonalne podejście do nauki sprawiło, że uczelnia jest teraz liderem innowacyjności. Właśnie jesteśmy w laboratorium, które zajmuje się badaniem mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki. A to są sinice, które są pokarmem dla tych mikroorganizmów. Od 2003 roku na Uniwersytecie działa Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. Dokładnie. Które wspiera pomysły uniwersyteckie, wspiera innowacje i ułatwia współpracę z biznesem. Gdy byłem doktorantem w Instytucie Nauk o Środowisku, postanowiłem swoją wiedzę naukową przełożyć na biznes. Zgłosiłem się wówczas do CITRU i oznajmiłem, że chciałem założyć firmę, która zajmuje się badaniami przyrodniczymi. CITRU wspomogło mnie swoją wiedzą i doświadczeniem. Jak sądzę, większość naukowców, którzy chcieliby założyć swoją firmę, nie ma doświadczenia biznesowego i bardzo, bardzo przydaje się pomoc osób, które już przez podobny proces przeszły. Co więcej, sam transfer wiedzy z uczelni do biznesu powinien być wspierany przez wyspecjalizowane jednostki, które zajmują się tego typu działalnością, a taką właśnie jest CITRU. Enologia to nauka o winie i nowy kierunek studiów podyplomowych. Na uniwersytecie otwarcie takiego kierunku, czy to jest odpowiedź na potrzeby dzisiejszego rynku? Trzeba popatrzeć na liczbę zgłoszeń na ten otwarty kierunek studiów. Mamy 5 kandydatów na jedno miejsce, więc pierwsza odpowiedź jest tak. Wspaniale. Zainteresowanie jest olbrzymie. Czy studenci po tym kierunku mogą liczyć na zatrudnienie? W tych setkach restauracji, które chcą prowadzić kuchnię na wysokim poziomie, potrzebni są znawcy wina. I do nas przychodzą nie tylko tacy, którzy będą mieli na osobnym etacie, ale i właściciele restauracji, żeby mogli radzić przy wyborze wina swoim klientom. Zapraszam również na weterynarię. Nowy kierunek studiów, który tworzymy razem z Uniwersytetem Rolniczym, który będzie prawdziwą nowością w tej części Polski, a weterynaria naszych czasów to nie są tylko zwierzątka, takie pod opiekę, ale przede wszystkim epidemie odzwierzęce, to przede wszystkim bezpieczeństwo żywności. In vino veritas, w winie prawda. Zdrowa rywalizacja zawsze jest dobra. Dowodem na to są efekty współpracy dwóch najważniejszych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Jesteśmy na Uniwersytecie Warszawskim. Zdziwieni? Nie martwcie się. Już za niedługo ten prawie 12-hektarowy obszar stanie się wizytówką polskiej nauki. Siła Uniwersytetu Warszawskiego to nie tylko świetna kadra, ale również studenci, którzy wiedzą, czego chcą. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało diamentowe granty, nagrody dla wybitnych studentów. Cześć Wojtek. Cześć. Witaj. Jesteś laureatem diamentowego grantu. Tak. Gratulacje. Wielkie. Dziękuję bardzo. Podobno aż 21 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego w tym roku otrzymało tę wspaniałą nagrodę, bo to jest aż 200 tysięcy złotych na badania. Co zrobić, żeby dostać taki grant? Przede wszystkim trzeba być żywo zainteresowanym daną tematyką naukową i mieć jasno określony cel, co poprzez te badania chce się osiągnąć. Moje badania mają na celu opracowanie mechanizmu transferu wiedzy, który umożliwi właśnie zastosowanie wszystkich tych technologii w realnej gospodarce. Dla wielu wizytówką Uniwersytetu Warszawskiego jest ta brama na krakowskim przedmieściu i mimo iż ma 200 lat, wcale nie zabieram Was w przeszłość. Jak Pańska uczelnia odpowiada na wyzwania współczesnego społeczeństwa? Kształcimy badaczy i prowadzimy badania naukowe. We współpracy z biznesem otwieramy na przykład nasz ośrodek pod nazwą Ośrodek Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków. Uczestniczymy też w konsorcjum Centrum Nowych Technologii i Badań Przedklinicznych. W tych dniach Uniwersytet zakłada spółkę celową, której działanie będzie polegało na komercjalizacji wyników projektów badawczych. Czy warto studiować? Na pewno. Ale zastanówcie się, po co chcecie to robić i jaki macie patent na naukę. Czekają Was świetne lata. Wyciśnijcie z nich jak najwięcej. Wiedzę, kreatywność, biznesowy sposób myślenia, ale przede wszystkim realizujcie marzenia. Bo nie ma wielkich rzeczy bez wielkich marzeń.